Witam, mam na imię Basia. Jestem tutaj już trzeci tydzień. Niektórym wydawało się, że przyjechałam tutaj tylko profilaktycznie, że jestem okazem zdrowia, jestem wysportowana. No niestety, rzeczywistość jest troszeczkę inna. 4 lata temu stwierdzono u mnie złośliwy nowotwór skóry, czerniaka. W tym roku niestety była wznowa, więc oczywiście została wycięta. Dalsze leczenie mi zaproponowano, no wręcz nie miałam wyjścia, prawda, chemioterapia. Niestety przy dalszych badaniach okazało się, że jest drugi nowotwór złośliwy, niezależny od tego pierwszego, jest to nowotwór piersi, więc kolejne badania, kolejne diagnozy, gorsze te diagnozy, łącznie z operacją. Na szczęście mam przyjaciółkę, która mi, że tak powiem, dała linka może do strony tej akademii. Powiem szczerze, długo się nie zastanawiałam. Tak naprawdę to było tylko 2 dni, plus tydzień uporządkowania sobie spraw i przyjazd. Jestem już tutaj trzeci tydzień, tak jak wspominałam. Już po pierwszym tygodniu, ponieważ no po czerniak, jako że to nowotwór złośliwy, więc już po drugiej operacji w tym roku pojawiły się już następne jakby objawy tej choroby, że nie daje mi spokoju. I po tygodniu już tutaj w akademii zauważyłam, że te zmiany jakby się cofają. Ponadto zmiany się cofają jakby w piersiach. Jest to niesamowita metoda, która jest tutaj stosowana, bo nikt mnie tutaj nie nakuwa, nikt mi nie robi badań, nic do żyły nie dostaję. A efekty są. Efekty są i to są dużo szybsze niż przy takim innym leczeniu, które bym podjęła, które miałam. Miałam oczywiście prawo wyboru. Albo inne leczenie tradycyjne, albo to, co tutaj mam. Są tutaj oczywiście ludzie z różnymi schorzeniami, o czym nie rozmawiamy raczej. Raczej tutaj cieszymy się z tego, co mamy. Z zupełnie z innych metod, sposobów tego leczenia są niesamowite, z efektami są naprawdę, no człowieka stawiają na nogi. Także jest naprawdę tutaj wspaniale i polecane. Witam, ja się nazywam Ela. Przyjechałam tutaj, ponieważ robiłam sobie takie zwykłe kontrolne USG piersi. No i okazało się, że są zmiany. 3 guzy na piersi, no i dostałam skierowanie na onkologię. Zarejestrowałam się na termin do lekarza, ale bardzo się tego bałam, bo słyszałam wcześniej dużo o tym, że takie badania też są bardzo inwazyjne i tak po prostu jak sobie siebie wyobrażałam, jak idę do tego szpitala i co może mnie czekać, to pomyślałam sobie, że nie wiem, czy ja sobie z tym poradzę, a kiedyś właśnie od mojej siostry dowiedziałam się o panu Chaleckim, o tym miejscu tutaj. Rozmawialiśmy o tym, jak po kilku dniach od tej diagnozy, tego wyniku właśnie rozmawiałam z siostrą, to pierwsze było co, żeby przyjechać tutaj. Ja już wcześniej też tak myślałam o tym, ale tak no nie umiałam jakby tak jeszcze podjąć decyzji, co robić dalej. No i minął termin, jednak nie poszłam na tą onkologię, bo stwierdziłam, że dam sobie szansę, bo moim zdaniem właśnie po prostu zlikwidować przyczynę. Zrobiły się jakieś guzy w piersiach, coś się stało, że je mam. I co się stało? Jak je wytnę czy coś, no ale co dalej, prawda? Nie wiadomo. I jednak bardziej jestem przekonana do takich metod, które likwidują przyczynę tego, co się stało, żeby naprawić organizm i wtedy wyregulować wszystkie procesy, to wtedy takie rzeczy nie będą się działy i zdecydowałam się tutaj przyjechać. Już kończę swój 4. tydzień, kończę kurację i pierwszy tydzień był dla mnie takim szokiem po prostu, bo nie wiedziałam, czego się spodziewać. Jak słyszałam tutaj o zimnych prysznicach i zanurzaniu się w beczce z bardzo zimną wodą, to nie wyobrażałam sobie, że czy ja dam radę, ale dałam radę. I po tym właśnie ustawiłam sobie tak w głowie to, że ja przyjechałam tutaj się wyleczyć i zrobię wszystko, co trzeba, żeby tak było. Niektóre zabiegi są takie, wiadomo, odczuwalne, bardziej może cięższe, pewne masaże, ale to wszystko było dla mnie takim wyzwaniem, które podjęłam dla swojego zdrowia.
Bardzo się cieszę, że tutaj przyjechałam, bo miesiąc to jest długo dla mamy, która ma dzieci, pracuje, jest mąż, jest rodzina, ale tak w perspektywie czasu uważam, że to był najlepszy miesiąc, który ja dałam sobie. W końcu właśnie zatrzymało mnie życie jakby. Ja musiałam wreszcie w tym biegu codzienności pomyśleć o sobie i uważam, że właśnie zrobiłam najlepsze dla siebie, co mogłam, dla swojego zdrowia, bo ja czuję tutaj dużo energii takiej dobrej. Po tych zabiegach człowiek taki jest rozluźniony, a byłam taką osobą bardzo spiętą, taką skuloną w sobie i to wszystko tak odpuściło i też mam tutaj dużo przemyśleń stąd, dużo takich dobrych postanowień, że na pewno wprowadzę pewne rzeczy w życie codzienne moje, będą to zmiany, będę się na pewno hartować zimną wodą, oczyszczać wątrobę, tak jak tutaj, oczyszczać się z pasożytów i dużo innych rzeczy stosować takich właśnie, które utrzymają mnie w tym zdrowiu, że ja już nie dopuszczę do tego, żeby doprowadzić się do jakiegoś stanu poważnej choroby. Zrobię wszystko właśnie, żeby ten stan utrzymać i na pewno będę angażować do tego moje dzieci, męża też, żebyśmy się razem właśnie hartowali i robili inne rzeczy po prostu dla siebie. Ja myślę, że ten pobyt tutaj nasz, to nie dość, że się tak wspólnie jakby integrowaliśmy i pomagaliśmy sobie wzajemnie, to ten pobyt tutaj też jakby zmienił nasze nastawienie do życia, do zdrowia, chociażby do własnego ciała. To, że właśnie tak jak mówisz tutaj, Elu, że no trzeba jakby znaleźć przyczynę tych naszych dysfunkcji w organizmie, tych naszych chorób i podejść do ciała całościowo, nie tylko do tego jednego punktu, który nas boli, ale właśnie tak holistycznie, całościowo podejść do naszego ciała i tu właśnie ten pobyt nam to jakby uświadamia, że musimy patrzeć na całe ciało, na zdrowie całego ciała, nie tylko leczyć jeden punkt, ale całościowo. I tak, tutaj właśnie to robimy. Ja sobie tak to zobrazowałam, że są takie trybiki, jak w rowerze są te osie i takie mają ząbki. I ich jest tak bardzo, bardzo dużo. I tak jest w organizmie. I są te mniejsze i większe, one się wszystkie kręcą, wszystko działa. Ale jak później jeden się zepsuje, nagle się zablokuje, to psują się inne. I tak jest właśnie w chorobie. I tak sobie właśnie tutaj to do tego doszłam, zobrazowałam to sobie, że właśnie tutaj naprawiamy te wszystkie trybiki. Żeby wszystkie działały. Tak, i one jakby od nowa, jest taka regeneracja wszystkich organów, całego ciała i to po prostu uruchomiło nam od nowa. Jakby, żeby te trybiki tak, działały sprawnie. Naprawiamy się, wszystko działa i wtedy choroba się wycofuje. Tak jest. I też spotkałam tutaj właśnie takie osoby, które miały bardzo poważny problem, też właśnie zdiagnozowany złośliwy nowotwór piersi i chemię, bardzo wymęczenie organizmu, ale jak dziewczyna przyjechała tutaj i podjęła właśnie tutaj to leczenie, no bo tak może dziwnie nam mówić leczenie, prawda? Bardziej ozdrowienie. Tak, ozdrowienie, tak. Właśnie bardziej pasuje nam tak to uzdrawianie i zrobiła później badania i wszystkie guzy się wycofały, więc to jak przyjeżdżały tu kolejne nowe osoby i opowiadały o tym, jakie one miały choroby, co się z nimi działo i jak później robiły badania i nie ma tych zmian, to po prostu mnie tylko upewniało w tym, że to jest najlepsze, dobrze. Tak, najlepsze, co mogłam zrobić dla siebie i dla innych też. I oczywiście no, chciałybyśmy zademonstrować, jak wygląda tylko jakby cząstka z tego, co mamy tutaj codziennie. Chciałybyśmy pokazać właśnie, jak tutaj się hartujemy, jak to na nas też pozytywnie wpływa i jak można robić, żeby być zdrowym. Tak.
Akademia Medycyny Regeneracyjnej zyskała światową sławę. Znana jest z metod uzdrawiania z praktycznie wszystkich chorób. Jest jedynym miejscem na świecie, gdzie wykorzystuje się autorskie metody detoksykacji organizmu oraz podnoszenia systemu odpornościowego człowieka, a te potrafią zdziałać cuda przy uzdrawianiu całego organizmu od podstaw. Holistyczne, naturalne metody uzdrawiania odmładzają, przywracają możliwości rezerwowe organizmu człowieka, a nawet mogą uzdrowić z ciężkich, przewlekłych, nieuleczalnych i genetycznych chorób. Zastosowanie około 50 naturalnych metod regeneracji medycyny w jednym miejscu. Między innymi oczyszczaniu jelit, wątroby, organizmu z pasożytów, układu limfatycznego oraz pobudzenie systemu odpornościowego do walki umożliwia obdarowanie ludzi drugim życiem.